A z nami jest Dariusz Kantur po meczu Resowia Wisłoka Dębica. 1-0 dla Resowi. Jak trener Wisłoki oceni ten mecz? No, generalnie jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Przyjechaliśmy w 15 osób. Pięciu chłopaków niestety dopadły problemy zdrowotne, czy to kontuzje, czy to choroby. I myślę, że na tle dobrego, bardzo dobrego przeciwnika zaprezentowaliśmy się dobrze, jesteśmy zadowoleni, mogliśmy ten mecz co najmniej zremisować, ale na tą chwilę jeszcze wynik nie jest najważniejszy, a gra i myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Właśnie, na jakim etapie przygotowań jest w tym momencie Wisłoka? No, od tego tygodnia już będziemy schodzić z obciążeń, bo ten najcięższy okres mamy już za sobą. Bardzo mocno pracowaliśmy, praktycznie mieliśmy wolne tylko niedzielę. I myślę, że teraz chłopcy dostaną dwa dni zasłużonego wolnego i trochę już te nogi puszczą. I w kolejnych sparingach już powoli będziemy łapać świeżość. Na środku obrony można było zauważyć zawodnika, który jeszcze nie podpisał z wami umowy. Chodzi o Bartłomieja Makowskiego. Na jakim etapie są rozmowy z tym graczem? No, Bartek jest z prezesami naszymi już dogadany. Z tego co wiem, kluby też już się porozumiały, także myślę, że w najbliższych dniach nastąpi finalizacja już transferu. Czy jeszcze możemy się spodziewać większej ilości transferów? Czy to już jest koniec? Czy po prostu czekacie na jakąś jeszcze okazję? Jak to wygląda, jeśli chodzi o kadrę Wisłoki na rundę wiosenną? Nie, to już jest koniec wzmocnień. Pięciu zawodników opuściło nasze szeregi, pięciu zawodników nowych dołączyło do nas i myślę, że to jest takie zdrowe podejście i na tym etapie myślę, że już zakończyliśmy wszystkie nasze wzmocnienia. I czego będziemy się mogli spodziewać od Wisłoki na wiosnę? No, myślę, że pierwsze kilka kolejek pokaże, jaki będzie cel naszej drużyny. Na pewno chcemy, w każdym meczu celujemy w 3 punkty. Będziemy chcieli zagrać jeszcze lepszą rundę niż to była runda jesienna. A czas pokaże, jak to będzie wyglądało na boisku. No, na pewno jesteśmy dobrej myśli. Myślę, że zawodnicy, którzy do nas dołączyli, wniosą nową jakość i trochę świeżości. I jestem optymistą przed nadchodzącą rundą. Dziękuję w takim razie, życzę powodzenia i do zobaczenia na wiosnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.